Władze spółki Centralny Port Komunikacyjny chcą wykluczyć z inwestycji kapitał zagraniczny. To oznacza gigantyczny wzrost kosztów dla państwa polskiego. Odejście od współpracy z inwestorem Vinci oznacza, że koszt budowy lotniska dla spółki może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych. Samo lotnisko to koszt 46 miliardów złotych. CPK miało wyłożyć 5,5 miliarda złotych, a 8,5 inwestor. Resztę banki. Teraz CPK musi wyłożyć 14 miliardów złotych zamiast 5,5. Forsowany przez resort rozwoju program dopłat do kredytów mieszkaniowych, jeśli w ogóle ruszy, to najwcześniej w marcu przyszłego roku. Biorąc pod uwagę polityczny klincz w tej sprawie, deklarowany wcześniej termin jego wprowadzenia, czyli 15 stycznia 2025 roku, siłą rzeczy staje się nierealny. W ostatnich czterech kwartałach ceny mieszkań w Warszawie rosły realnie w tempie ponad 16% rocznie. Spośród 25 światowych metropolii nieco gorzej było tylko w Dubaju, ale relatywnie do wynagrodzeń ceny nieruchomości w stolicy Polski należą do najniższych, a szanse na ich spadek są niewielkie. Inflacja we wrześniu wyniosła 4,9%, wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to istotny wzrost względem poprzedniego miesiąca, kiedy to współczynnik wyniósł 4,3%. Prognozy wskazywały na odczyt na poziomie 4,8%. Jak co roku o tej porze Ministerstwo Finansów wystawiło zestawienie firm, które płacą najwyższy podatek. Niespodzianką w tym roku jest spadek lidera poprzednich trzech lat. PKO BP wypracowała największy korporacyjny podatek dochodowy, aż 2 miliardy 309 milionów złotych. Orlen spadł na czwarte miejsce w zestawieniu płatników podatku dochodowego. Banki dominują w zestawieniu. Aż 7 z nich znalazło się w pierwszej dziesiątce, a 14 w pierwszej dwudziestce największych płatników CIT. Thank you.